Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mam dla Was starą, XVIII-wieczną francuską piosenkę. Pewnie jesteście zdziwieni, że jest taka stara i francuska, choć okaże się na pewno za chwilę, że ją znacie. Piosenka ta ma tekst Wyszły w pole kurki trzy. Wykorzystał ją Wolfgang Amadeusz Mozart w jednym ze swoich utworów, aby teraz ją też będziemy mogli wspólnie zaśpiewać. Posłuchajcie, jak brzmi. Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie szły. Pierwsza przodem, w środku druga, trzecia z tyłu oczkiem mruga. I tak sobie kurki trzy, raz dwa w pole szły. Ta piosenka jest przykładem formy A, B, A. Co to znaczy? Oznacza to, że dwie części skrajne, pierwsza i ostatnia, są dokładnie takie same, dlatego noszą nazwę A. Natomiast część środkowa jest inna i nosi nazwę B. Posłuchajcie, jak to można zobrazować w sposób muzyczny. Ta śpiewanka A, B, A trzyczęściową formę ma. Środek inny jest, to wiemy, więc go częścią B nazwiemy, a fragment skrajne dwa są bliźniacze, czyli A. To było zagadnienie dla uczniów klas starszych, którzy już coś o formach muzycznych wiedzą. A teraz możemy tę piosenkę również wykorzystać w zabawie i w pracy związanej z muzyką wśród uczniów klas młodszych. Chciałabym pokazać Wam, jak tę piosenkę można zagrać na flecie, które na pewno w domu macie. Jak trzymamy ręce, jak trzymamy flet i jak układamy na nim dłonie. Dłoń lewa jest na górze. Jak widzicie, palec wskazujący, środkowy i serdeczny zakrywają trzy dziurki górne, natomiast kciuk, którego nie widzicie, jest schowany, jest z tyłu. On przykrywa dziurkę, która jest z tyłu fletu. Natomiast ręka prawa, ta, na której widzicie czerwony kwiat, jest na dole. Palec wskazujący, środkowy, serdeczny i mały przykrywają cztery ostatnie dziurki. Grając na flecie tę melodię, możecie to robić nie tylko sami, ale także z rodzeństwem. Więc zapraszam Was teraz, żebyśmy pomuzykowali razem. Spróbujmy tę melodię zagrać wspólnie z rodzeństwem na flecie. Bardzo proste, prawda? Zapraszam Was, poćwiczcie w domu. Do zobaczenia!